Smak kujaw.pl, sałatka paprykowo-brokułowa z jajkiem. Przygotuję dzisiaj pyszną, zdrową i kolorową sałatkę, której podstawowym składnikiem jest brokuł, dwie połówki kolorowych papryk, żółtej, czerwonej, dwa pomidorki, jedna czerwona cebulka. Mam tu już pokrojoną w takie, no powiedzmy, piórka. Wykorzystam także do sałatki trzy ugotowane jajka na twardo, sos. Przyrządzę z 3 łyżek majonezu, 3 łyżek śmietany kujawskiej. Mamy tu śmietanę z Inowrocławia. Promujemy region kujawski. No, jak kujawski region promujemy, to także użyjemy soli kujawskiej i solidną porcję świeżo zmielonego pieprzu. A zatem zabieram się do pracy. Wstawiłam garnek z wodą na gaz. Teraz odrobinę posolę. Wrzucam łyżeczkę cukru i do wody wrzucam brokuł podzielony na różyczki i od momentu zagotowania wyłączę gaz i pozostawię brokuł do przystygnięcia. Woda zaczyna wrzeć, a zatem wyłączam gaz i pozostawię brokuł na 2-3 minutki w gorącej wodzie. Jeśli ktoś woli wersję bardziej miękką, może ten brokuł podgotować dłużej, ale ja lubię taki al dente. Przyrządzę teraz sos do naszej sałatki, a zatem do miseczki wrzucam 3 łyżki śmietany, 3 łyżki majonezu, 'Prawiam solą. Wrzuciłam porcję świeżo zmielonego pieprzu. Teraz to wszystko przemieszam i odstawiam na kilkanaście minut, a w tym czasie zabiorę się za pokrojenie warzyw. Papryczkę kroję w cienkie paski i przekroję na pół i czerwoną paprykę. Mam już przygotowaną. W ten sam sposób kroję paprykę żółtą. Kończę kroić pomidory. Robię to najpierw na pół. Usuwam tu te zielone części i kroję w taki sposób połówkę na 3 części. O, i teraz jeszcze na pół. Pomidory można oczywiście sparzyć, pozbawić je skórki, ale ponieważ najwięcej witaminy znajduje się pod skórką, ja używam pomidory w całości. Wrzucam czerwoną cebulkę i różyczki brokułów. One już w międzyczasie przestygły. Można też je podzielić na mniejsze części, ale my lubimy konkretne kawałki. O. Pokroję jajka. Kroję najpierw wzdłuż, a potem o, na takie ćwiartki. Jajeczka mam pokrojone, ale dołożę do sałatki na sam koniec, ponieważ nie chcę, żeby się porozpadały. A zatem wykładam całą porcję sosu i teraz wszystko przemieszam. Naszą piękną, kolorową sałatkę przełożyłam do szklanej salaterki. Widzicie, że tak wygląda o wiele atrakcyjniej. Dokładam teraz jeszcze cząstki jajek. O, i może jeszcze tutaj na środeczku. I dodam odrobinę aromatycznego szczypiorku. Naszą sałatkę pyszną
No i przede wszystkim bardzo zdrową mamy już gotową. Jak widzieliście, nie wymagało to zbyt dużo pracy. Wykonanie takiej sałatki nie jest czasochłonne. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.